Od kilkunastu w zasadzie lat, bo kiedyś te biegi były również przeprowadzane, później była długa przerwa i wstrzeszono to po raz kolejny kilka lat temu. Widać z roku na rok coraz większa liczba uczestników, w tym roku już ponad 1000 osób, zarówno w kategorii dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Niewątpliwie sukces sportowy. Widać, zwłaszcza wśród ludzi młodych, że jest wola, chęć udziału w tego typu przedsięwzięciach sportowych. Dystanse są trzy dla dzieci. Pierwszy jest na 100 metrów, potem na 200 i na 600, gdzie w tym końcowym etapie dzieci 4, 6 i 7, 8 już ścigają się, bo mamy klasyfikację medalową i taką sportową. Przygotowaliście się jakiegoś do tego biegu? Ćwiczyłeś w domu? Nie. Będziesz biegał za chwilę, stresujesz się czy nie? Nie, powiedz, lubisz biegać, nie? Tak. A lubisz biegać? Tak. Lubię biegać. A ty jak tam, stresujesz się przed biegiem czy nie? Nie. Nie stresujesz? Nie. A jak myślisz, jaki będzie wynik? Szybki. Ważne, żeby taką ducha sportu zaszczepiać już od takich młodych lat? Tak, uważam, że to jest niezwykle ważne, bo od lat jakby próbuję kreować takie myślenie, że sport, ruch w życiu każdego człowieka jest bardzo ważnym aspektem życia i pomaga naprawdę na wielu innych płaszczyznach, również zawodowych. Ruchu na świeżym powietrzu generalnie. Tak, jakoś chcemy ich nauczyć tych dobrych nawyków do sportu, do biegu. Tak naprawdę to oni odkąd zaczęli chodzić, to biorą udział w biegu i tak co roku tradycyjnie startujemy. Lepiej to niż komputer chyba, tak? Tata biega, więc rodzice biegają, ćwiczą, więc dziecko też może. Biegu? Tak. W jaki sposób? Ćwiczyłam w szkole dużo z kolegami i też startowałam w innych zawodach. Od początku byłem zmotywowany, że wygram, no i wygrałam. Długie przygotowania do tego biegu były? Nie. A jak się przygotowywałeś do tego? Chodzę na piłkę nożną i po prostu tam jakby pracowałem. Jestem bardzo z siebie zadowolony, dałem z siebie wszystko co mogłem i cieszę się bardzo z tego. Biegasz na co dzień? Gram w piłkę, więc jest to poniekąd połączone.
O 11 zaczynamy bieg główny, czyli bieg na 5 i 10 km. Poważne ściganie z atestem trasy oraz z pomiarem czasu. Fundujemy specjalne nagrody dla tych osób, które 5 km przebiegną poniżej 15 minut, czyli idea miasta 15 minut w tym wymiarze biegowym. W tamtym roku się udało 3 osobom przebiec 5 km poniżej 15 minut. Mam nadzieję, że w tym roku również bank zostanie rozbity. 2, 1, очень хотел выиграть тот бег, бо знал, что будет еще мощнее заводники. Bardzo chciałem wygrać ten bieg. Startowali w nim sami mocni zawodnicy. Już od samego początku ruszyli bardzo mocno. Pierwszy kilometr już poszli po 2,50. Biegliśmy do trzeciego kilometra i od trzeciego kilometra zostałem z 2 zawodnikami. Zaczęliśmy już wtedy mocno walczyć i kto miał więcej sił, ten wygrał. Walczyć i już kto ma więcej sił, to ty wygrał. A zaraz na obozach w Polsce, bo po tej sytuacji w Ukrainie, po tej wojnie nie mogę trenować doma w swoim kraju, to na obozach w Polsce. Sytuacja w Ukrainie spowodowała, że nie mogłem trenować w domu w swoim kraju, dlatego przygotowywałem się na obozach w Polsce. Kiedyś brałem udział w maratonie i byłem drugi. Brałem też udział w półmaratonie w Płocku, tam też byłem drugi. To jest moje życie, ja się tym zajmuję, lubię walczyć z dobrymi zawodnikami i mieć z tego jakiś rezultat. I już mnie to podoba, co walczyć z fajnymi zawodnikami i mieć jakiś fajny rezultat z tego. Trasa dopisała, byli zawodnicy, z którymi można było pobiec, fajny wynik, bo 5 osób zeszło poniżej 15 minut. Pogoda troszeczkę dzisiaj niekorzystna, ale ja mówię zawsze na to, że jak jest niekorzystnie, to człowiek się przynajmniej nie nastawia i można robić swoje. Biegam codziennie, biegam już od ponad 15 lat. Nie powiem, że przygotowałem się dzisiaj specjalnie pod ten bieg, ponieważ jestem dopiero w treningu od 3 tygodni. Miałem już troszeczkę dłuższe roztrenowanie, przygotowuję się pod sezon biegów przełajowych. Aczkolwiek dystans 5 km jest to dystans mój docelowy, do którego się przygotowuję pod nadchodzący sezon.
ukrywam, był to cel, aby złamać dzisiaj 15 minut i sprawdzić, w jakiej dyspozycji jestem. Od początku sierpnia trenuję z innym trenerem i wszystko idzie do przodu. Rok temu skończyłem tutaj na 5. miejscu z lokatą 15:26, więc jestem po dzisiejszym biegu jak najbardziej zadowolony. Jeśli chodzi o pogodę, na pewno było troszeczkę za zimno. Wiadomo, wiatr też troszeczkę przeszkadzał. Ogólnie trasę oceniam pozytywnie, natomiast na kilometr do mety pojawił się taki bardzo duży podbieg, który zaskoczył na pewno biegaczy. Gdyby ten podbieg był usunięty, można powiedzieć, że trasa byłaby bardzo szybka. Bo jestem teraz w okresie roztrenowania i dopiero wchodzę w ciężki trening i jest to lekkie zaskoczenie, aczkolwiek czas też jest jakiś wygórowany, ale tutaj się liczyłem miejsca i z tego jestem szczęśliwa, że udało się wygrać. Że wygram. Nastawiłam się bardziej na czas, żeby złamać 40 minut. Udało się złamać 40 minut i też wygrać w kategorii kobiet. Praktycznie już od 3 miesięcy ciężko trenuję, 6 razy w tygodniu, więc no po prostu ciężkie treningi, regularne przede wszystkim. Założenia treningowe, które miałem wyznaczone przez trenera, zostały spełnione. Bieg, że tak powiem, z pełnego treningu, także cieszę się ze zwycięstwa. Taki był cel, udało się go zrealizować i tak naprawdę dalej jedziemy od jutra z treningiem. Poza podbiegiem, tym 600-metrowym między 8 a 9 km, to jak najbardziej trasa super, płasko, fajnie. Jeden minus tam pewnie za te dwie nawrotki, które trzeba wykonać, bo trzeba tak naprawdę zwolnić do zera, ale tak, to naprawdę trasa jest fajna i można się na niej dobrze pościgać. Dodatkowo klasyfikacje specjalne, jak na przykład bieg służb mundurowych, to nasi partnerzy od kilku lat, bardzo się cieszymy, że razem nasze służby wspierają nas, bo bez nich oczywiście taki bieg pod względem zabezpieczenia i wszystkich technikaliów byłby praktycznie niemożliwy do zrealizowania. Przede wszystkim chodzi tutaj o szybką reakcję w momencie, kiedy komuś coś by się stało. Na terenie biegu będą znajdowały się dwie karetki, jedna z Pleszewskiego Centrum Medycznego, a druga z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Przyjechałem ze Sobótki, reprezentuję 16 Batalion Remontu Lotnic w Jarocinie, jestem żołnierzem. Wcześniej chciałem się dostać do Państwowej Straży Pożarnej, ale niestety nie udało się i teraz na razie realizuje się wojsko, ale PSP to też jest moje takie marzenie, które będę chciał spełnić. To należy też do naszych obowiązków, żeby trzymać tutaj dobrą kondycję fizyczną. Bierzemy udział w biegu w ramach tego 12 biegu Przemysława. Jest kategoria służb mundurowych o Puchar Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wystartowałem na 10 km. Był to mój pierwszy bieg na 10 km ogólnie. Chciałem się sprawdzić i sobie coś udowodnić. I udało się.